Siemaneczko, z tej strony Donieczko, słuchajcie, gramy w Devil May Cry 5, będzie to misja 9, nie wiem, która to jest część, który to jest film, ale właśnie misja 9, dopiero co powalczyliśmy z Urizenem i skopało nam dupsko, więc teraz przed nami misja 9, Geneza. Podejrzewam, że to jest misja, w której będziemy grać jako Dante, z tego co mi się wydaje. Ponieważ w poprzednim odcinku zjawił się Margin Dante, tak zwany. Mamy retrospekcję na początek. You could have at least knocked, Morrison. Yeah, I could have. I got some good news and some bad news. Pick your poison. Which you want to hear first? Just speak. Bad news it is. Lady Patty's feathers are all ruffled. See, she wants to invite you to her birthday party, but your phone is disconnected. You're a smart one, Morrison. You notice the electric and water out too? I expected nothing less. So what's the good news? Oh, I got a gig. Cash up front. Cash up front. This I like. The water needs turning on and those toilets need flushing. Water, gas, and power. Coming out of your cut. You're a real agency now. Devil may cry. Dante, do you have any idea how many times I've tried to call? Like a billion. Oh my god, tonight's my birthday party. Yeah, I'm turning 18. Not a little kid. Well, okay, Morrison. I'll take you up on that gig. But only if you can get me out of that hellish birthday party. Consider your RSVP declined. Meet your new client. Listen, I'm gonna find Lady and Trish. Bring him in on this. What? Come on, you don't think I can handle this gig on my own? It's a big job. Big job, Dante. You're gonna need the help. So, what's your name? I have no name. I am but 2 days old. Ale miał czas, żeby kasę mieć dla tego, nie? You can call me V. Okay, V. Why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect and we need your help, Dante. Now that's a familiar tune. Do you have any idea how many times I've heard that exact same line? This is special. Special? Okay. So what's so special about this one? This demon is your reason. Your reason for fighting. This demon got a name? Składał usta wy jak Virgil. Ale nie powiedział tego. I teraz zakumajcie, jak on mówił your reason, czyli taka gra słowna, pan, your reason. Już wiedzą wszyscy, o co chodzi, nie? Że jednak to nie jest your reason, tylko Verge. Taki spoiler mały, ale to nieważne. Kim gramy? Chciałbym wiedzieć, kim gramy. Okej, okay, gramy V. To już wiadomo, kim gramy po tym właśnie ekranie.
po tym ekranie już wiadomo, że kim gramy, ale... Co ale? Żadne ale. Żadne ale, Matole. Pokaż, co potrafisz teraz. Did you find it? Oh, well, I don't know what I found, but I think I saw some demons dancing. Well, then I guess we keep going. The Devil Sword Sparta is nearby. Okay. It's coming from the Clyphod's route. No po prostu ta gra jest przepiękna. Przepiękne, to wszystko tak zajebiście wygląda. Chodzący członek to jest. Telefon dzwoni, ale nie zwracacie na to uwagi. Ale mnie zdzielił. Weszło. Nawet nie widziałem, że oni się tu pojawili. Okej. Bo tam możemy przyzwać sobie właśnie koszmarka i to rozwalić, ale możemy też iść tędy. No,
Ten się tam zawiesił w ogóle. Wrócimy z nimi. Super easy, dobra. O, tutaj ostatnio mi się nie udało doskoczyć. Spoko. A co się stanie, jak skoczy tu? Kurde! Dawać ich. Jeszcze trochę. Dobra, udało się, aż mnie palce bolą od tego kurwa dechy na naparzania, po prostu miazga jest. Tutaj też można sobie przywołać koszmarka i wtedy zdobędziemy raz, że niebieski fragment, a dwa, że dostęp do misji pobocznej. Sekretnej.
said I wasn't. But the past is a bitter place for me. At your pleasure. Come on. Super easy. A jednak mnie trafił. No i fajnie. No i łatwo. Tam na górze też mieliśmy niebieski fragment. No ale tego nam nie potrzeba. Tu będzie jadka, coś czuję. Dawaj go! Nie było tak źle, myślałem, że będzie wiele gorzej. Dobra. Okej, tu chyba będzie niezła jatka. Zobaczcie ile masek. O kurde, jeszcze dwa te. Masakra jakaś.
Kurde! Dobra, jeden za nami. Ale to długo trwa już, masakra. Masakra jakaś. Ale się udało. Chyba będziemy powoli kończyć tą planszę, bo zawsze przed końcem planszy jest telefon. Tyle, że ja nie kojarzę, żeby tu jakiś boss był. Ma takim trochę redneckiem jest. Ile jeszcze ten bus wytrzyma? Ile on jeszcze jest w stanie znieść? To jest pytanie. Czuję obecność. A i to chyba będzie walka taka nasza ostateczna tutaj. Tylko że jeszcze dodać można difficulty. Nobody. I'll be taking that back. You know your endless worshiping isn't making the Sparta any happier. Go. Nawet nie wiem, kto mnie trafił. Dobra, bierzemy teraz się za nich. Oh.
myślałem, że coś tutaj z uwagi na trudność Son of Sparda nam gra dorzuci, a się okazało, że tylko tych trzech. Ale w ogóle bardzo dużo punktów też przy okazji zdobyłem. Wydaje mi się, że niewspółmiernie więcej od tego, co było w poprzednim odcinku, gdzie graliśmy Niro, gdzie ciężko było cokolwiek zdobyć powyżej 5000. Teraz kojarzę. Znalazł Dantego. On tu leżał przez miesiąc. Gramy czy już nie gramy? One friggin' guy have so much luck, huh? No. Get a grip on yourself now. Come on. If only you could defeat Yorzin. If only. No. No. If only you never existed. Then I. Don't do it, V. No. On go dźgnął? Czy on go tylko tak zmokował? Chyba go dźgnął. Ale weszło punktów. Creepy. Dobra, dzięki wam za to, że oglądaliście. Dzięki, że byliście. Ja będę się z wami żegnał. To już był odcinek chyba... Zaraz mam powiem, który? 8. To był odcinek 8. Niewiele już do końca zostało. Czy no niewiele, w sumie pół gry. Ale zapraszam na resztę. Miło było. Elo.